Dzień dobry, kochani. Nazywam się Katarzyna Grodzka i chciałabym dzisiaj Tobie ogłosić pełną Ewangelię. Boże jest osobą, która od wielu lat ma wielkie pragnienie Boga. Ma wielkie pragnienie i szuka Go, ale nic się nie dzieje. Czujesz nadal pustkę. Nie wiesz, jak odwiedziesz. To dzisiaj zatrzymaj się tutaj i posłuchaj. Bo ja miałam tak samo. Ja myślałam, że będąc chrześcijanem katolickim, będąc często na Eucharystii, dużo się modląc, ja będę bliżej Boga. Ja sobie zasłużę gdzieś na zbawienie. Ale kochani, prawda była taka, że ja miałam wielką pustkę w sercu. Nie byłam pojednana z Bogiem. Nie znałam Jezusa osobiście. Dlatego dzisiaj jestem tutaj dla Ciebie, abyś wreszcie usłyszał prawdę, więc poświęć mi 5 minut. Kochani, ja byłam osobą, która była bardzo religijna, która modliła się do pośredników, ale jak mówiłam, nic się w moim życiu nie zmieniało, była nadal pustka, czułam się samotna, czułam się oddzielona od Boga. Ale kiedy? Ponad 2 lata temu usłyszałam słowa pewnej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który umarł za każdy mój grzech, który pokonał śmierć, który pokonał diabła raz na zawsze, raz na zawsze. Ponadto rozchorował się każdą moją chorobą. A jeszcze do tego wstał z martwych. Wstał z martwych i zrobił to dla mnie. Abym ja mogła być pojednana z Bogiem. Abym ja mogła mieć życie wieczne. I kiedy usłyszałam tę prawdę, ja przyjęłam ją osobiście. Ja przyjęłam osobiście prawdę o dziele krzyża i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dla mojego zbawienia. I wiesz, co dalej się wydarzyło? Wypełnił mnie Duch Święty. To On mnie wypełnił. Dzisiaj mam pewność tego, dokąd idę. Dzisiaj mam pewność mojego zbawienia, mojego pojednania z Bogiem. Dzisiaj jestem spełniona. Dzisiaj jestem szczęśliwa. Dzisiaj nie mam tej pustki w sercu, która miała ponad 25 lat mojego życia. I dzisiaj ta prawda jest dostępna też dla Ciebie. Ta prawda jest dostępna dla Ciebie i wystarczy tylko decyzja Twojego serca. Szczere serce przed Bogiem, przed Panem Panów i Królem Królów, przed potężnym Jezusem Chrystusem, nie Ty, który przedstawia Ci religia. Wiem, o czym mówię, bo ja też byłam oszukiwana przez system religijny, ale dzisiaj jestem człowiekiem, który zna Jezusa Chrystusa i przynoszę Ci tą prostą prawdę. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa. Nie ma innej drogi, nie ma innych pośredników. Jedynym pośrednikiem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Jeżeli dzisiaj zawołasz z głębi swojego serca, że pragniesz Go do swojego życia, że wierzysz, że On umarł za Ciebie, że pokonał każdy Twój grzech, każdą Twoją chorobę i prawdziwie stał z martwych. Zbawiony będziesz. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi sam Bóg. To jest prawda. I od Ciebie zależy, czy dzisiaj odpowiesz na tą prawdę, na prawdę, którą słyszysz. Nie trać czasu. Możesz być w pełni wolnym człowiekiem od chorób, od grzechu, od różnych zaburzeń. Możesz być wolny od depresji, możesz być wolny od lęku, od alkoholizmu, od narkotyków. To wszystko jest dla Ciebie dzisiaj dostępne. Przede wszystkim możesz być człowiekiem zbawionym, człowiekiem wyswobodzonym. Możesz stać się dzisiaj takim człowiekiem. Od Ciebie zależy, co wybierzesz. Czy dalej będziesz trwał w grzechu?
czy odpowiesz na to, co słyszysz dzisiaj. Zapewniam Cię, że jeżeli zawołasz z głębi swojego serca do Jezusa Chrystusa, to zbawiony będziesz. I tak jak mnie, wypełni Cię Duch Święty i rozpoczniesz przygodę z Bogiem. Ja dzisiaj nie choruję. Ja dzisiaj nie choruję. Dlaczego? Bo uwierzyłam jak wariat, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie. Miałam bolesne miesiączki, bolesne migreny, trądzik, z którym nie mogłam się uporać. A dzisiaj jestem wolna od choroby. Nie choruję, nie chodzę do lekarza, bo jedynym moim lekarzem jest potężny Jezus Chrystus. I dzisiaj mogę modlić się o Ciebie. Dzisiaj możesz tu przyjść, a ja w imieniu Jezusa zgromię chorobę, z którą się zmagasz. Tylko przyjdź. Z prostą wiarą i ufnością przyjdź. Jestem tu dla Ciebie. Kochani, jest jedyna droga, jedyną drogą, jedyną prawdą i prawdziwym życiem jest Jezus Chrystus. Odpowiedz dzisiaj na głos, na prawdę. Odpowiedz dzisiaj, jak wrócisz do domu. Czy chcesz Jezusa? Czy pragniesz zbawienia? Czy pragniesz pojednania z Nim? Amen.